My nie pokażemy oryginału, ten jest oczywiście w Gniewcu, ale to wszystko dotyczy Pałacu Kazimierzowskiego. Jeśli przyjrzymy się temu, że niedawno prezydent Andrzej Duda mówił o odtwarzaniu koncertu, który zagrano w Pałacu Radziwiłłów, w aktualnym Pałacu Prezydenckim, i udekorowano tak patriotycznie to miejsce, to my, mając Fryderyka Chopina jako naszego ucznia, człowieka, który przesiadł uniwersytetem tak bardzo, że do końca życia właściwie był człowiekiem naprawdę uczonym. Uczonym w tym sensie, że czytał gazety, oglądał Odkrycie Telegrafu, go fascynowało, Nowych Planet. W przyszłym roku notabene zamierzamy się zająć właśnie tematem Chopin i nauka. Proszę Państwa, więc my mamy po prostu rzeczywiście materiał ogromny o tej pełnej identyfikacji miejsca, takiej pełnej bez wątpliwości.